Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pomogę wam w wyzwaniu 9 tygodnia oraz pokażę potrzebne lokacje do dzisiejszego wyzwania 14 dni lata. Okej, więc zaczynając od wydarzenia 14 dni lata, to dzisiaj o 14 zostanie rzucone na nas wyzwanie, które brzmi: wystrzel 3 fajerwerki wzdłuż rzeki. Na czas nagrywania tego filmiku na mapie nie ma jeszcze żadnych fajerwerek, ale w trybie powtórki już można podejrzeć ich lokacje. Samo wyzwanie jest bardzo proste i wykonacie je bez problemów na porządku. Do samych fajerwerek wystarczy podejść i ich użyć. Takie wyzwanie już kiedyś było w grze, ale tym razem są kompletnie nowe lokacje. Wszystkie fajerwerki, tak jak nam to mówi wyzwanie, znajdziemy wzdłuż rzeki idącej przez całą mapę. Tutaj jeszcze raz mała uwaga, u mnie w grze jeszcze ich nie ma, ale dzisiaj o 14 fajerwerki pojawią się w miejscach, które wam teraz przedstawię. Okej, pierwsza fajerwerka pojawi się tutaj, łatwo będzie ją zauważyć. Do następnej fajerwerki z łatwością da ci się przeżyć utlumienia powietrznego. Po krótkiej podróży w tym miejscu znajdziecie kolejną fajerwerkę. Tutaj tak samo wystarczy je użyć. Ostatnia fajerwerka pojawi się bardzo blisko, bo pod stacją strumienia powietrznego przy Neo Wykrzywionych. Tuż pod tym drzewkiem będzie fajerwerka gotowa do wystrzelenia. Tyle wam wystarczy, aby wykonać to wyzwanie. W nagrodę za to wyzwanie otrzymacie taki oto podwójny zbierak. Dla mnie super! Dobra, przejdźmy do wyzwań tygodnia. Jak co tydzień jest wiele powtórek, ale są dwa wyzwania, które wymagają od nas znajomości kilku lokacji. Pierwsze z nich wysyła nas odwiedziny paneli słonecznych w różnych terenach mapy. Panele na zimowej części mapy znajdziecie w lodowych lądowiskach. Wystarczy to miejsce odwiedzić, nie trzeba nawet robić emotki. Następny zestaw paneli znajduje się pomiędzy domem Johna Wicka, a łazą odpoczynku na pustynnej części mapy. Proste! Panele w dżungli też są łatwe do znalezienia. W tle widzicie teraz dokładną lokację. Są tuż obok gorącej wody. Reszta wyzwań to stare dobre powtórki. W nagrodę za wykonanie wszystkich wyzwań tego tygodnia otrzymacie takie oto kręsztywania. Poza nowym, fajnym skinem ujawnią nam też lokację sekretnej gwiazdki. Tym razem będzie ona do zebrania w Mega Markecie, a jej lokacja jest ukryta w tym rysunku. To jest podpowiedź, że gwiazdka pojawi się nad samochodem wystawowym. Dokładnie taki sam samochód stoi tuż po wejściu głównym wejściem do Mega Marketu. Tutaj nad nim pojawi się gwiazdka, ale pamiętajcie, dopiero gdy wykonacie wszystkie wyzwania tego tygodnia. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w Busie Bojowym.